Ta wojna dla Polski i Europy, choć trwały jeszcze intensywne walki na Dalekim Wschodzie, skończyła się 8 maja 1945 roku o godzinie 23:01 czasu środkowoeuropejskiego, kiedy to nastąpiło przerwanie działań wojennych na Starym Kontynencie. Przerwanie działań wojennych w Europie zostało poprzedzone podpisaniem 7 maja 1945 roku w Reims we Francji aktu bezwarunkowej kapitulacji przez przedstawicieli III Rzeszy Niemieckiej. Kapitulacji będącej wynikiem ostatecznej ofensywy wojsk alianckich, kładącej kres hitlerowskiemu imperializmowi. Bilans II wojny światowej, trwającej w sumie 6 lat, jest porażający. Wzięło w niej udział 61 państw. Około 110 milionów żołnierzy walczyło na frontach, nie licząc uczestników ruchu oporu. Walki toczyły się w 40 państwach na obszarze ponad 22 milionów kilometrów kwadratowych na 3 kontynentach – w Europie, w Afryce i Azji. Ogólne straty w ludziach były ponad 5-krotnie wyższe niż w I wojnie światowej i wyniosły około 60 milionów istnień ludzkich. 35 milionów zostało rannych. Polska okupiła tę wojnę stratą ponad 6 milionów obywateli, z czego ponad 5,5 miliona stanowiła ludność cywilna. Straty te ujęte procentowo w stosunku do liczby ludności były największe na świecie. Rezultatem wojny stało się też trwałe inwalidztwo około 600 tysięcy osób. Polskie siły zbrojne, kilkusettysięczne szeregi Armii Krajowej, Armii Ludowej, batalionów chłopskich i innych bojowych organizacji, a w kraju największa na skalę Europy podziemna armia, uczestniczyły w większości kampanii wojennych i bitew II wojny światowej w zachodniej i południowej Europie, w Afryce Północnej, a od końca 1943 roku również na froncie wschodnim, zadając Niemcom i ich sojusznikom wiele dotkliwych ciosów. Pamiętamy również o tym, że od września 1939 roku przyszło się mierzyć naszej ojczyźnie i naszym rodakom również z okupantem radzieckim. 64 lata temu dobiegła końca na naszym kontynencie II wojna światowa. 65 lat temu, przepraszam. Pokonana została faszystowska III Rzesza Niemiecka. Zakończył się koszmar ludobójstwa, terroru i wysiedleń. Czas pogardy dla człowieka i całych narodów. Druga wojna światowa, oprócz ogromu strat materialnych i idących w dziesiątki milionów strat ludzkich, spowodowała ogromny wstrząs moralny. Ukazała z całą bezwzględnością ciemną stronę ludzkich możliwości. Jednocześnie wojna ta od pierwszego do ostatniego dnia była walką o coś więcej niż o przetrwanie. Była wojną w obronie człowieczeństwa, w obronie prawdy. Wiązanki kwiatów złożą przedstawiciele władz miasta i powiatu białogardzkiego. Burmistrz Białogardu Zbigniew Raczewski, starosta białogardzki Krzysztof Bagiński, a także przewodniczący Rady Miejskiej Białogardu Sławomir Domański i wicestarosta białogardzki Tomasz Szymon. Kolejna wiązanka kwiatów od Szkoły Podstawowej nr 4 w Białogardzie. Delegacja Zespołu Szkół imienia Jana Pawła II w Białogardzie.
Delegacja zespołu szkół ponadgimnazjalnych w Białogardzie. Z najwyższą czcią pochylamy głowy nad milionami ofiar II wojny światowej. Wojny straszliwej, okrutnej, wojny przeciwko człowieczeństwu. Ta wojna, niszcząc dookoła życie, na szczęście nie zdążyła zniszczyć wszystkiego. Nie zdążyła zniszczyć wiary i nadziei. Tej wiary i nadziei, która przezwyciężyła mrok, jaki na 6 lat okrył cywilizację. My, Polacy, mamy szczególne powody, aby pamiętać. Wojenne doświadczenia stały się składnikiem polskiej tożsamości. Nasz naród doznał strasznych cierpień, ale wytrwał i nie dał się ujarzmić. Niech filarami świata pokoju będą, jak uczył nas Jan Paweł II, prawda, sprawiedliwość, miłość i wolność. Świat, w którym każdy z nas zawsze będzie mógł odnajdywać sens i swoje szczęśliwe miejsce. Bardzo serdecznie dziękuję księżom Kościoła Narodzenia Najświętszej Marii Panny za mszę, za ojczyznę, pocztom sztandarowym, kombatantom, przedstawicielom władzy, panu staroście, wicestaroście, przedstawicielom rady, radnym Rady Miejskiej Powiatu, wszystkim, którzy dziś złożyli wiązanki przed pomnikiem Orła Białego, przedstawicielom szkół, partii, przedstawicielom zakładów pracy i wszystkim białogardzianom. Dziękuję bardzo serdecznie.